Cześć, witam. XGrosz z tej strony. Witam na kanale Krypto Kamikadze. I dzisiaj dwa tematy, jak zwykle dwa tematy. Temat numer jeden to jest z 11 grudnia mój tweet tutaj o TikToku. Bitcoin, jedna godzina zalicza TikTok. Ethereum się jeszcze waha. I tutaj mamy świetny przykład, właściwie, rozegrania tradeu. I gdyby, gdybyśmy tutaj Odpowiednio zachowali się do zasad, o których mówię dla każdego początkującego tradera, to moglibyśmy tutaj dosłownie nauczyć się, jak bardzo ważne jest odpowiednie wejście w pozycję oraz zabezpieczenie pozycji stop-lossem na zielono. Właśnie stop-loss na zielono i jego rola w naszym tradingu, jak bardzo ważna jest. Więc e, przeanaliz przeanalizujemy sobie tą sytuację. A następnie temat numer dwa to jest. E, Stablecoiny i najgorętszy temat w świecie krypto to są, to jest ekosystem DeFi, czyli zdecentralizowane finanse. I widzimy tutaj, że wczoraj dosłownie dotknęło to, to, dotknął ten temat Senatu Stanów Zjednoczonych. Elizabeth Warren, senator stanu Massachusetts, tutaj na ten temat się wypowiada. I pytanie jest dla nas takie, czy góra odpowiednio rozumie ten temat? I w razie, gdyby chciała zrzucić e, nuklearną zagładę tego tematu, e, gdzie jest, że tak powiem, bezpieczna przystań dla nas w krypto. To jest, e, to jest ważny, ważny temat, bo ja z tego co widzę, tutaj nawet chyba skomentowałem to w taki sposób. Myślę, że góra nie do końca rozumie, co znaczy DeFi. Mylą te pojęcia ale o tym w, drugim, w, drugiej części, w drugiej części filmu. To zależnie od tego, co Was interesuje, no to możecie sobie przesunąć przód, tył. Połowa filmu będzie o tej oto sytuacji na naszej tradingowej scenie, a druga połowa właściwie o tym DeFi i stablecoinach, które definitywnie nie dają spać regulatorom. Ok, zaczniemy od samego początku. A więc, tak jak mówiłem, w... 11 grudnia tutaj był taki, taka zapowiedź, a więc kto nie wie co to jest tic bo widzę, że tutaj niektórzy, niektórzy tutaj komentujący nie wiedzą co to jest tic-tac. tic to jest taki wymyślony przeze mnie, wymyślona przeze mnie nazwa na dwa sygnały, na dwie zapowiedzi. Jeżeli mamy włączony MACD, czyli MACD 12269, ten indykator oraz jeżeli mamy włączony indykator EMA Cross 1030 w moich filmach na ABC Trader'a pokaz, pokazuje jak ustawić sobie te, te indykatory, czyli jak je włączyć, jak ustawić tutaj te wartości, jak zmienić kolory linii, tak aby odzwierciedlały to, co chcemy widzieć. No to w takim razie wtedy wiemy, że TIK jest sygnałem na MACD 12269, a tak będzie sygnałem na Emma Cross i Emma Cross 1030, i to są sygnały, kiedy zielona linia przecina czerwoną linię w górę, i to są sygnały, taka jakby dla mnie, zapowiedź, że akcja cenowa, ruchy cenowe na giełdzie zapowiadają, że wykres wachnie się w górę, i tego właściwie oczekuje się od zapowiedzi tych oto sygnałów. I teraz, w momencie, kiedy te sygnały w taki sposób zapowiadają nam ruch cenowy w górę. To jako trader, co ja robię, to jest poszukuję w tym momencie w tym momencie poszukuję jakby momentu wejścia w pozycję. I teraz to było, to był tu był gdzieś byliśmy w tym momencie, czyli w tym momencie widzicie tutaj się zbliżało, to był ten moment, kiedy patrzyliśmy na zobaczcie, to był ten moment, kiedy patrzymy na wykres, a więc w tym momencie e, patrzyliśmy na to, co się dzieje. Więc mieliśmy TIK i zbliżaliśmy się tutaj do potwierdzenia na EMA Cross na tak. Więc e, to, było, to było tak jakby potwierdzenie dla mnie, że o, może jednak warto by było wskoczyć tutaj w pozycję. I teraz bardzo częstym pytaniem dla mnie jest, do mnie jest, kiedy pytacie się mnie, to jest, czy na przykład... E, czy na przykład w tym momencie biorę i od razu wchodzę w pozycję? Jeżeli widzę coś takiego, widzę tak, czy od razu wchodzę w pozycję? Otóż nie. W momencie, kiedy widzę ten sygnał i zapowiadający się drugi sygnał, moim jakby, moim jakby takim następnym krokiem jest przejście na jeszcze mniejsze czasowe jakby ramy i w tym miejscu wtedy szukam bo tutaj mamy następne wahnięcia góra góra dół wykresu i w tym miejscu szukam już po tym jak tutaj dostaję sygnał wejścia w pozycję czyli tutaj dostaję ten sygnał wejścia w pozycję wtedy tutaj szukam jeszcze miejsca gdzie mógłbym wejść w pozycję z lepszym z lepszą ceną ten tik tak tutaj jak widzimy wahał się tutaj kilka razy jeszcze ale mimo wszystko gdzieś tutaj została przeze mnie ta pozycja wyłapana. W tym momencie, gdy ta pozycja została tutaj wyłapana, to co robimy? Co jest bardzo ważne i znowu z mojego, z mojego podejścia do tradingu. To jest, oczekujemy, i tak jak powiedziałem tutaj, przy tym, w tym momencie, oczekujemy tego, że akcja cenowa ogólnie na giełdzie pokaże nam, że w pewnym momencie co się stanie to będziemy mieli ruch cenowy w górę. I na ten ruch cenowy w górę będziemy tutaj właściwie polować. I yy, co się wydarzyło? Właściwie tutaj ten ruch cenowy w górę się wydarzył, jak widzimy. Zobaczcie. Tutaj mamy ten ruch cenowy w górę. A więc w tym momencie co widzimy, to mamy ten oto ruch. Więc idziemy płasko. Ale zapowiedź była tego ruchu, więc mieliśmy ten ruch w górę. Więc w tym momencie jest idealny moment na to, aby ustawić tak zwanego przeze mnie znowu stop lossa na zielono. A więc w tym momencie co robimy? W tym momencie ustawiamy tak zwanego stop-lossa na zielono. A więc mamy szczał w górę, mamy potwierdzenie w górę, powinniśmy być na pozycji na plusie, więc nie ma powodu, dlaczego by nie ustawić stop-lossa na zielono i to by był taki typowy stop-loss na zielono. Na co liczymy? Liczymy na to, że wykres poszybuje jeszcze wyżej i że ten stop-loss nie zostanie nam, że tak powiem, skasowany, czyli ten malutki profit, który tu ustawiamy, nie zostanie nam zabrany. A ten stop loss na zielono ustawiamy również dlatego, ponieważ widzimy tutaj tą całą niepewność tak spokojnie. Więc ten stop loss na zielono jest tutaj powinien być automatycznie ustawiony. I jak widzimy, w momencie kiedy ten stop loss na zielono byłby ustawiony, to co by się stało? Wyskoczylibyśmy powyżej stop lossa. Tutaj ustawimy stop lossa. Wykres się tutaj waha, oczywiście jeżeli jesteśmy pozytywnie nastawieni, czekamy na następny ruch w górę, ale zapowiedź tutaj na MACD pokazuje nam, że, że niestety będziemy lecieć w dół i tak się wydarza. Po prostu puff, i nasza pozycja zostaje zamknięta. No nic, po prostu najzwyczajniejsze w świecie, e, najzwyczajniejsze w świecie wejście w pozycję, które, e, które było po prostu e, wczesne. I okazało się, że niestety to jeszcze nie ten moment. A więc, wejście w pozycję, jeżeli chodzi o tik-tac, nie zawsze musi być idealnie i nie zawsze sygnalizuje, szczególnie jeżeli gramy tutaj, tak jak mówię, o godzinówkach, nie zawsze sygnalizuje, że to już jest ten ruch w górę, co oczekujemy. Więc, co się okazało? Lecimy, lecimy, lecimy w dół i teraz, zobaczcie tutaj. Podobna sytuacja. Mamy tutaj Mamy tutaj tik na MACD. Mamy tutaj tak potwierdzenie na EMA cross. Mamy cenę okolice 3800, 3800, 3850 i pomiędzy tym a tym dla mnie to jest moment obserwacji i polowania, gdzieś tutaj można by było szukać punktu wejścia. Dlatego, że widzimy i tutaj następny, następna rzecz, którą bardzo często sobie lubię obserwować, to jest ten moment, kiedy właściwie wykres zaczyna spacerować już po zielonej linii, czyli wyskakujemy nad zieloną linię i spacerujemy po zielonej linii. I w tym momencie po prostu znowu. Czekamy na wachnięcie się w górę, jak i ustawienie stoplosa na zielono. Wtedy, gdy wykres pójdzie pięknie w górę, gdy odbije, odbije wyżej i wyżej, wszystko co możemy zrobić, to jest tylko najwyżej podnieść swojego stoplosa na zielono i, 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 i już przyjąć ten um, dobry scenariusz. A gdy się po prostu coś zawali, no to wtedy oczywiście wychodzimy z prawie zerowym zarobkiem. Ponieważ czasami mój stop loss na zielono jest po prostu tak blisko ceny wejścia, że chodzi mi tylko o to, abym po prostu nie wychodził na, na minusie. Więc tak to, zostaje, tak to zostaje przeze mnie rozegrane i póki co powiem Wam dla mnie ten prosty sygnał i te proste, proste zachowanie się absolutnie, absolutnie sprawdza. Więc gdybyście nie chcieli zbytnio kombinować. Słuchajcie, dla mnie jest to prosta sprawa. Jeżeli chodzi o trading, to sprawa jest taka, że ja tutaj nie mam ochoty przewidywać, przewidywać ruchu przez następne ileś tam dni i tak dalej. Jeżeli chodzi o trading, to jest wahnięcia cenowe, które mają mi za, zabezpieczyć jakiś tam dodatkowy, dodatkowy zysk. To jest wszystko, co ja oczekuję od tradingu. Przewidywania, na podstawie których możemy sobie przewidywać, jak będzie, czy to już jest bull market, czy to bear market i tak dalej. To już zupełnie coś innego. Możemy również zerknąć na długoterminowe, długoterminowe wykresy, a więc teraz jestem tutaj na przykład na czterogodzinnych świeczkach. No i widzimy, że na przykład na czterogodzinnych świeczkach tutaj mamy, tutaj mamy punkt przecięcia się MACD i MACD i tutaj widzimy, tutaj jest czterogodzinowy tick, i bardzo ładne takie, jakby zawinięcie się wykresu w górę na EMA Crossie, więc to jest również, jakby zaczyna być, zaczyna być potwierdzenie w tą stronę, że możemy mieć, że akcja cenowa na rynku pokazuje nam, że możemy mieć wahnięcie się ceny w górę. I na tym to wszystko polega. Tak jak ze wszystkim, dla mnie to jest, dla mnie to jest rozgrywane w ten sposób i oczywiście nie jest to nigdy stuprocentowy wyznacznik decyzji. A więc gdyby to było tak proste i stuprocentowe, to można by było dosłownie ustawić sobie bota, aby klikał nam EMA Cross wejście, EMA Cross wyjście i byśmy byli na, byśmy byli na, byli na plusie zawsze i na spokojnie. Aczkolwiek nie jest to aż takie zero-jedynkowe, jak, jak to w życiu bywa. Więc tak to e, rozgrywam i tak to widzę. Dzienny wykres jeszcze sprawdźmy sobie, jak już jesteśmy tutaj. Zobaczcie, jeżeli chodzi o dzienny, no to jeszcze nie ma aż takiego, e, aż takiego pozytywnego podejścia tutaj do, 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 do wykresów. Więc e, tutaj jeszcze potrzebujemy co najmniej, żeby cena Ethereum osiągnęła jakieś 4000 w plusie, aby MACD zawinął się do góry, więc tak to wygląda. Cały czas mając na uwadze to, że jesteśmy ogólnie, jeżeli chodzi o rynek, to jesteśmy przy all time high, czyli jesteśmy na szczycie swoich możliwości cenowych, rynkowych możliwości cenowych, jeżeli chodzi o na przykład tutaj jestem w tej chwili na Ethereum. Jeżeli chodzi o bitcoina, będzie to, dosłownie, będzie to dosłownie podobnie. Zobaczcie, widzicie? Chociaż tutaj na dziennym bitcoin zaczyna się zawijać do góry i przecinać na MACD. Jeżeli chodzi na czterogodzinowy, to widzimy tutaj MACD się przecięło ładnie i EMA Cross zaczyna zawijać się do góry. A więc mamy tutaj taki pozytywny sygnał. I godzinny to widzimy tutaj, e, mieliśmy MACD tutaj przecięte, a więc gdybyśmy to rozegrali na Bitcoinie, no to tutaj na Bitcoinie by to była bardzo ładna rozgrywka, ponieważ patrząc na Bitcoina, mamy tutaj TIK na przedziale cenowym około 46,700-800. E, mamy tak na przedziale cenowym 40 znowu 7600. Tutaj miałem 46,700. Tutaj 47,600, e, czyli 1000 wyżej. No i w tym momencie jesteśmy już na 40, o, następny 1000 wyżej. Czyli wystarczająco, aby ustawić sobie spokojnie tutaj już stop lossa na zielono pod tym, e, pod tym, e, pod tymi świeczkami, pod tym, po tym wejściu. Więc to jest, to jest moja rozgrywka, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o trading i ta rozgrywka, ten tic tak mój zawsze powiedziałbym, no nie, powiem, nie powiem zawsze, ale w większości przypadków mi się sprawdza i rzadko mi się zdarza, że muszę uciekać z pozycji z małą stratą, ponieważ jeżeli zaczynają się straty, ja po prostu chcę, chcę to uniknąć, uniknąć dylematów, co wtedy, i, I zawsze mam zaplanowane, że ok, jak, jest, jak jednak nie rozegrało się to po mojej myśli, wychodzę, ale jeżeli rozgrywa się to po mojej myśli, to są, nie są olbrzymie kroki. Rzadko zdarza się, że mam złapany taki bardzo ładny ruch w górę. W większości przypadków są to mniejsze ruchy i mniejsze kroki, aczkolwiek, tak jak kiedyś już wspominałem, jedna setna bitcoina dzisiaj to jest, to jest ciągle całkiem, całkiem fajny wynik. Więc jedna setna do jednej setnej i, i nagle jedna dziesiąta i już nagle się wydaje, że uu, jedna dziesiąta bitcoina to jest... Już, jedna dziesiąta bitcoina dzisiaj wynik to jest tak, jak e, cztery czy e, trzy lata temu e, robienie jednego bitcoina na tradingu. To jest ta sama kwota pieniężna. To jest niesamowite. Więc e, w ten sposób możemy na to popatrzeć. A... Jedna dziesiąta dziś to jest to samo, co jeden Bitcoin wytradowany wtedy. Niesamowite. Tak to, tak to wygląda, więc inny, inny, inny przelicznik. ABC Tradera. TikTok jest tam kilka razy przeze mnie omawiany. Omawiane są przeze mnie te właściwie moje, moje indykatory, które lubię używać. I jeżeli, jeżeli macie, jeżeli nie musicie, jeżeli nie chcecie, to nie tradeujcie po prostu, ale jeżeli nie daje Wam spokoju lub bardzo chcecie poznawać i, i poznać to narzędzie, to definitywnie zaczynajcie od bardzo prostych kroków i bardzo zrozumiałych dla siebie samych i z, odpowiednią, z odpowiednim budżetem, takim, który nie wywołuje u Was emocji. To jest jedyny moja jakby komentarz do tego. OK, no i oczywiście giełda Bybit to jest giełda, którą, którą ja używam i którą polecam zresztą w linkach pod spodem. W tej chwili żadna inna giełda mnie nie próbowałem, ale żadna inna giełda mi nie podchodzi w tym momencie. Każda jedna dla mnie ma jakieś. Każda giełda ma swoje minusy. Giełda, powiedzmy tak, każda giełda ma swoje minusy. Giełda Bybit dla mnie ma w tej chwili najmniej minusów, dlatego tą giełdę. Tą giełdę preferuje. Teraz płynnie przechodząc do tematu, do tematu do tego z ostatniej chwili. Ten tweet został wrzucony przez Elizabeth Warren dosłownie wczoraj. I temat tego tweeta jest taki: Stablecoins stanowią zagrożenie dla konsumentów i naszej gospodarki, mówi Elizabeth. Wspierają jedną z najbardziej podejrzanych części świata kryptowalut. Świat DeFi, gdzie konsumenci są najmniej chronieni przed oszustami, nasi regulatorzy muszą poważnie podejść do ograniczenia, zanim będzie za późno. I tutaj na Twitterze, jeżeli śledzicie mnie na Twitterze, to ja tutaj ten tweet skomentowałem i również wrzuciłem tak, że możecie sobie po prostu posłuchać całej wypowiedzi. Ale co mnie tylko zastanawia, to jest właściwie jedna rzecz, którą chciałem właściwie skomentować tutaj z wami. To jest temat, że kiedy Elizabeth Warren mówi tutaj o świecie DeFi, w świecie kryptowalut, który absolutnie zagraża zagraża finansom świata tradycyjnego, to i o tym, że muszą podejść bardzo, bardzo poważnie do. Clamping down, czyli zaciskania, e, zaciskania jakby obroży szyi, <laughs> a clamping down e, zostało to stłumaczone jak? Ograniczenia. Ok, clamping down, niech będzie. Ograniczenia, e, zanim będzie za późno, to powiedziałbym, że chyba nie do końca. Mówi, mówi o tym samym świecie DeFi, co przynajmniej ja rozumiem, ponieważ dla mnie świat DeFi rozumiany jest w ten sposób, że nie ma możliwości zatrzymania, nie ma możliwości skorygowania, nie ma możliwości dopisania, zmienienia, nie ma możliwości zrobienia nic z kodem. Z algorytmem, z programem, który wystartował, jest zamknięty i po prostu jest już w tym momencie nie do zatrzymania. Jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to można zrobić regulację wokół tego wszystkiego, ale nie można tego właściwie dotknąć. Co mi się wydaje, przez to, co słyszę tutaj od, od niej to jest to, że mówiąc DeFi, bardziej ma na myśli świat SIFI, czyli zcentralizowanych finansów, ponieważ większość firm, które oferują jakikolwiek procent od przetrzymywania Twoich środków u siebie na portfelu, to są właściwie takie zcentralizowane finanse świata krypto. A więc kiedy mówimy o każdym jednym od, nie wiem, od nie będę po kolei wymieniał, ponieważ tutaj zaraz się obudzą obrońcy i, 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 i wiecie, armia, która broni tych wszystkich projektów, ale kiedy jakikolwiek projekt bierze od Ciebie swoje środki, kiedy ty musisz odesłać te środki na czyjś portfel, a ten. Portfel potem, ten projekt płaci Ci jakieś procenty tygodniowo, miesięcznie, czy w jakikolwiek sposób. To już nie jest zdecentralizowany produkt. To w tym momencie jest to projekt, za którym stoją ludzie, za którym stoi firma. A jeżeli stoi firma, to jest głowa, która może być ścięta, a w tym momencie środki mogą być zablokowane i nigdy tych środków możesz z powrotem nie dostać. Więc. Prawdziwy DeFi jest nie do ograniczenia. Prawdziwy DeFi będzie działał nieważne co. Podrabiany DeFi, czyli udawany DeFi, czyli nazwa jest DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, ale tak naprawdę to nie są zdecentralizowane, ponieważ ktoś ma klucze prywatne do tych wszystkich portfeli, może zmieniać kod, może robić, zatrzymać kod, może wszystko się wydarzyć, to wtedy te natomiast te natomiast projekty i, i produkty mogą e, zostać, e, przy tak powiem, młotkiem przyciśnięte i wstrzymane. I e, musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli tutaj mówimy o, tu jest spora dawka e, tematu na temat Tedera, jeżeli mówimy o Tederze, lub jeżeli mówimy o nawet USDC, są to właściwie tokeny, które w każdej chwili mogą zostać nam zamrożone. Czyli po prostu nie będziesz mógł nic z tymi tederami zrobić w Twoim portfelu, nawet mając je. Więc, więc tak naprawdę Teder i USDC niosą ze sobą spore zagrożenie nie tylko tego, że myślimy o tym, czy mają pokrycie w czymkolwiek. I to jest ciekawostka, bo kiedy tu słyszymy na przykład kiedy ona mówi o tym, że Tether ma jedną dziesiątą pokrycia tylko w dolarze, gdzieś tutaj jest to, spróbuję to znaleźć. No senator, you're sort of dependent on the exchange rateed on exchange. Just hold on to get into z 50 Tether's tokens were actually backed one jeżeli tether byłby naprawdę jeden do jeden z dolarem e, miał pokrycie w dolarze jeden do jeden byłby jednym z 50 największych banków In the country. but we know that it is not and that's because according to tether's own report only about 10 of the assets backing Ok, więc tutaj wiem, i to nie jest coś, co my nie wiemy. To jest coś, co każdy z nas powinien wiedzieć. Nawet TEDER na swojej stronie ma to napisane, że tylko i wyłącznie jedna dziesiąta TEDERA jest pokryta prawdziwym dolarem. Czyli na każdego TEDERA jest tylko 10 centów realnego dolara pokrycia na kontach u TEDERA, a reszta jest pokryta, czyli wspierana przez różnego rodzaju aktywa, które Teder posiada. I, i teraz y, to akurat wiemy i z tym akurat się, że tak powiem, z tym się godzimy, biorąc Tedera sobie do portfela, czy też USD, USDC. USDC chyba jakoś inaczej to wygląda. Tak czy inaczej, jedyną rzeczą, co wiemy, to jest to, że gdyby, gdyby tak naprawdę jakaś ręka regulacyjna próbowała w jakikolwiek sposób e, przyłożyć USDC czy Tederowi i musieliby na przykład wstrzymać swoją operację, to nasze Tedery, zrealizowane zyski, powiedzmy, e, zostałyby, zostałyby nagle zatrzymane. Teraz pytanie, pytanie jest e, do Was i. Sam do siebie to pytanie często stawiam. Jeżeli patrzymy na rynek krypto i mamy TEDERa i powiedzmy mamy część portfela w TEDERze, czy też w USDC, to pytanie jest, w momencie kiedy widzimy, że coś zaczyna się dymić w tym temacie, w którą stronę, w którą stronę zwiewamy z wartością z TEDERa? Czy... Sprzedając Tedera, zamieniamy go na bitcoina, czy sprzedając Tedera, zamieniamy go dosłownie, już nie patrząc na nic, na euro, na dolary, na, na złotówki, czy uciekamy w cokolwiek innego w świecie krypto. Ponieważ gdyby tak naprawdę te 77 miliardów wartości zaczęło uciekać w świat krypto, no to ceny krypto byłyby nagle pompowane niesamowicie do góry. To też trzeba brać pod uwagę. Więc to jest taka dla mnie to jest taka ciekawa ciekawa rozkminka. Co by się stało gdyby lub może nawet powinienem powiedzieć co się stanie gdyby, ponieważ nigdy nie wiadomo. Tak też wracając do tematu <laughs> tego o którym jest tutaj mowa DeFi Myślę, że przez nich jest źle zrozumiany. Myślę, że będzie to bardziej, będzie to bardziej. Ponieważ gdy zaatakujemy Tethery, gdy zaatakujemy USDC, gdy zaatakujemy Stablecoiny, które są możliwe do zaatakowania, na przykład gdybyśmy popatrzyli na DAI, nie wiem czy, czy wiecie, ale na przykład DAI jest Stablecoinem, ale na przykład chyba. Jakiś procent z DAI, nie wiem nawet czy nie dosyć spory procent, może nawet i połowa, jest, jest jakby zabezpieczona znowu ted em więc nawet DAI dostaje tutaj w plecy gdy rykoszetem, gdyby się cośkolwiek działo tutaj z, z tymi stablecoinami. Więc musimy sobie zdawać sprawę i, i rozkminić to, kto, co jest prawdziwym DeFi-em, co nie jest prawdziwym DeFi-em, gdzie właściwie jest osoba, która ciągle trzyma w ręku władzę nad pewnym projektem, algorytmem i może cokolwiek zmienić, zatrzymać? No ostatnio mieliśmy Solana, znowu na przykład się, Solana została zatrzymana. Wszystkie, bo coś tam były jakieś, mieli jakieś swoje rozkminki. Oczywiście nie nawiązuję tutaj do, do DeFi'ów i tak dalej, ale po prostu chodzi o to, gdzie jest możliwość zatrzymania czegoś, a gdzie nie ma takiej możliwości. I to przynajmniej mi daje jakby taki drogowskaz, gdzie są drogi wyjścia z trudnych sytuacji w momencie, gdyby świat krypto został, został w taki oto sposób potraktowany. Czyli, okej, okay, wyjmujemy wam, wyjmujemy wam możliwość używania stablecoinów. No to by było całkiem ciekawe, powiem rozgrywka. Teraz, następną ciekawą rozgrywką, i tutaj już nie będę o tym mówił w dzisiejszym moim akurat w dzisiejszej mojej audycji, ale powiem Wam, następną ciekawą rozgrywką byłby w takim razie postchain. W takim razie wszystkie te które byłyby skopiowane po stronie postchaina, wszystkie USDC, które zostaną skopiowane po stronie postchaina, DAI, który zostanie skopiowany po stronie postchaina, nagle w takim razie jaką wartość będą tamte stablecoiny miały? Wiemy, że na samym początku pomyślimy sobie przecież, ten to nie jest ten sam USDT, to nie jest to samo USDC, czyli wartość już żadna. Mamy kopię, owszem, powiedzmy, masz tam sobie swoje 1000 USDC, nagle masz 1000 USDC po stronie pulse Chaina, ale tak naprawdę czy to jest warte 1000 USD, czy nie. No, i sobie myślisz, no pewnie nie, bo tutaj tam jest, za tym stoi firma, a tutaj za tym nic nie stoi, ale skoro na przykład jedno okazuje się, że i tak, i tak może być to zaatakowane tam, a tutaj mogłoby nie być zaatakowane, nagle wartość to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. W ogóle Ustawienie wartości, wykreowanie wartości, to jest naprawdę ciekawy temat. To jest zupełnie następny, jakby, następny, jakby poziom zrozumienia tego, co się dzieje i w jaki sposób jest kreowana wartość. Tak jak bardzo często i tutaj słyszę na przykład, że ktoś mówi, o, na przykład Bitcoin byłby coś warty, gdyby miał na przykład oparcie na złocie. Czekaj, a, a złoto na czym ma oparcie? Na czym ma oparcie złoto? Że może złoto powinno mieć oparcie na bitcoinie, wtedy złoto by było może więcej warte, a nie bitcoin na złocie. Może w drugą stronę to powinno działać w takim razie, bo, 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 bo o co znaczy? Chodzi tylko i wyłącznie o to, gdzie ludzie, biorąc coś, co ma dla nich wartość, wkładają to w coś, co myślą, że będzie miało wartość i nagle to coś przejmuje tą wartość. I w taki sposób kreowana jest wartość. Więc to, co się wydarzy na, na, na polstejnie, po stronie polstejna, ze wszystkim, co się tam e, znajdzie, to będzie po prostu kreowanie wartości. Kreowanie wartości to by był dobry temat. Kreowanie wartości, ponieważ, e, tak popatrzymy na świat rzeczywisty w tym momencie, to jesteśmy naprawdę w, 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 w czarnych czterech literach. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób um, kreowanie naszego postrzegania na wartość wysyła nas do całożyciowego e, kołchozu. No i na tym zakończmy dzisiejszy temat, ponieważ to by trzeba było rozwinąć następny temat. Okej, okay, tak przy okazji, mm, mam nadzieję, że. E, Mam nadzieję, że e, mieliśmy czas na to, aby, tak jak widzicie tutaj, e, już nie jestem jednym z, który nigdy nie kupował Heksa. W tym momencie <laughs> moje pierwsze zakupy, bo to są moje pierwsze zakupy po starcie Heksa. Wyobraźcie sobie, moje pierwsze zakupy po starcie Heksa. Wszystkie Heksy, które miałem do tej pory, kupowałem przed startem Heksa. E, to są moje pierwsze zakupy po starcie Heksa i cena. Którą płaciłem w tym momencie była 14 centów, co wydaje się na dzień dzisiejszy całkiem przyzwoitą ceną do zapłacenia. No ale oczywiście, przecież heks zmierza do e, jednego. Tylko nie wiem, czy dolara, czy centa, to już od rynku zależy. Dobra, tyle na dziś. Dzięki, wielkie, trzymajcie się. Cześć.